Mamy to. 180 milionów złotych na transport miejski trafi do Gorzowa. Miasto otrzyma wsparcie z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko na lata 2021-2027. Kasa pójdzie na przebudowę kolejnych elementów trakcji, rozbudowę linii tramwajowych i wprowadzenie nowych rozwiązań, ale przede wszystkim dzięki niej Miejski Zakład Komunikacji wzbogaci się o 10 nowych tramwajów, a stare doświadczone Helmuty będą mogły odjechać na zasłużoną emeryturę. Wiecie, że wasza odzież z Polaru jest wykonana z przetworzonego plastiku? Na jedną bluzę wystarczy 35 butelek, które po przetworzeniu zmieniają się we włókna poliestrowe. Dlaczego warto segregować śmieci? Na czym polega handel odpadami, które tak czy siak trafiają do oceanu? I co zrobić, by dbać o zdrowie naszej planety? Te i inne pytania padły na lekcji w Szkole Podstawowej nr 21 w Gorzowie, współorganizowanej przez spółkę Inneco. Były oględziny tworzyw z recyklingu, zagadki i konkursy na ekologiczną torbę. A wszystko po to, by najmłodsi wiedzieli, jak posprzątać po starszych. Coraz częściej skłaniamy się na wynajmowaniu mieszkania niż jego zakupieniu. Głównym czynnikiem są oczywiście warunki ekonomiczne, choć na zachodzie Europy to już trend. Młodzi ludzie rezygnują z wieloletnich kredytów na rzecz wynajmu. Widać to też w Gorzowie, ponieważ do Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego wpływa więcej wniosków niż dotychczas. GTBS ma na to odpowiedź. Już wkrótce na gorzowskim zawarciu staną dwa duże budynki mieszkalne zapewniające lokum około 100 rodzinom, których nie stać na kredyt, ale jednocześnie mają za duży dochód na mieszkanie komunalne. Inwestycje zaplanowano na terenie o powierzchni prawie 7000 m2 przy ulicy Przemysłowej i Prostej. Lodowisko Słowianki zaprasza na kursy doskonalenia jazdy na łyżwach. Dlatego jeśli chcesz kręcić aksle i wykonywać zwinne tulupy, czym prędzej zapisz się do weekendowej szkoły. Na lekcjach dla najmłodszych na początku będą podstawy, ale z każdymi kolejnymi zajęciami stopień trudności będzie szedł w górę. Hamowanie, przeplatanki i technika łyżwowa pozwolą wam czuć się bezpiecznie na lodzie. Szczegóły zapisów dzieci i dorosłych znajdują się na stronach Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Słowianki. Dodatkową zachętą może być to, że zajęcia poprowadzi doświadczony, energiczny i życzliwy nauczyciel Janusz Lodołamacz Wojtysiak. Zostańmy jeszcze przy aktywnościach ruchowych, bo przecież biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać to najlepsze motto do zaczerpnięcia z Akademii Pana Kleksa. A jeśli chodzi konkretnie o skakanie, to nie ma lepszego miejsca w Gorzowie jak Fun Jump. Rozciągnięte trampoliny, które pozwalają zapomnieć o grawitacji, to świetny sposób na urozmaicenie ferii zimowych. Dorosłym stanowczo polecamy rozgrzewkę przed skakaniem, żeby w plecach nie strzeliło, ale dzieciaki, hulaj dusza. W poniedziałek 30 stycznia na Placu Grunwaldzkim po raz kolejny usłyszymy dzwon pokoju. Prezydent Jacek Wójcicki zaprasza wszystkich mieszkańców na to ważne w życiu miasta wydarzenie. Wydarzenie, podczas którego wspominamy trudną historię naszego miasta, ale przede wszystkim patrzymy w przyszłość z nadzieją na przyjaźń i pokój. W Dzień Pamięci i Pojednania dzwon na placu przypomina nam właśnie o tym. Niech jego donośny głos 30 stycznia w samo południe poniesie się po wszystkich ulicach naszego miasta.